Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO i dzisiaj nadszedł czas na przedstawienie wam wszystkich informacji dotyczących Adventure Week. Tak, zaczął się Adventure Week. Oczywiście osoby, które dopiero dzisiaj spotkały się, wróciły do gry, mają oczywiście możliwość, dzięki mnie, dowiedzenia się wszystkiego na temat tego wydarzenia. Zapraszam. Wszystkie informacje ułożyłem tak, żeby to przyjemnie było słuchać, jak i też po kolei dowiadywać się, co z tym eventem jest związanego. Ale przede wszystkim zacznijmy od oficjalnej notki. Trenerzy. Nowe, niesamowite, ryzykowne zadania są dostępne podczas tego wydarzenia w grze. Zaczynając od 24 maja od godziny 22, czyli od dnia wczorajszego do 5 czerwca będziemy mieć możliwość oczywiście korzystania z bonusów tego eventu. Unikalne zadania będą dostępne podczas trwania tego eventu i oczywiście będą one dawały nam unikalne nagrody. Na rajdach pojawiają się nowe Pokémony, m.in. Aerodactyl. Lista oczywiście Pokémonów, które są dostępne wobec tego eventu to tier 1 Kabuto, Omanyte, Anorith, Lilip, drugi tier Magcargo, Nosepass, Sudowoodo, tier 3 Shuckle, z tego co wiem jest nie do pokonania w solo, Solrock w USA, Lunatone u nas, Aerodactyl, tier 4 Rhydon i Golem. Te Pokémony jako nowe w tej chwili weszły na rajdy ze względu na Adventure Week. Celebrując oczywiście kamienny event, Pokémony takie jak Geodude, Lilip i Nosepass będą się pojawiać częściej na dziko. Podczas tego eventu mamy kilka bonusów. Jednym z nich jest czterokrotnie zmniejszona wartość dystansu dochodzenia z Pokémon na Buddy. Czyli przypuśćmy, jeżeli mamy Pokémona Legendę, to mamy czterokrotnie zmniejszoną wartość kilometrów, żeby z nim przejść, by otrzymać cukierka. A w przypadku przypuśćmy Pokémona z dziesiątki, czyli przypuśćmy Larvitar, który potrzebuje normalnie 5 km, to dostajemy cukierka w momencie, kiedy przejdziemy z nim 1 km i 250 metrów. Przyjemnie. Także tutaj ten event jest właśnie dla osób, które potrzebują cukierków do swoich unikalnych Pokémonów, które no niezbyt często im się zdarzają. Kolejnym event, kolejnym bonusem jest to bonusowy exp za przekręcenie Pokestopów i gymów. Ale jest to 10-krotna wartość dla tych Pokémonów, Pokestopów i gymów, których jeszcze nie przekręciliśmy. Czyli warto tutaj podróżować w miejsca, które tak naprawdę nie odwiedzaliśmy do tej pory wcale, a są tam Pokestopy. Czyli przypuśćmy, nie wiem, idziemy do nowego miasta, do Warszawy, jeżeli jesteście całkowicie z innych terenów i tam włączycie jajko i lecicie po kolei, bo za każdy przekręcony Pokestop jest 2500 expa. Także warto podróżować. I oczywiście nie mogę się obyć bez Shiny. Na chwilę obecną mamy potwierdzone 5 Pokémonów Shiny. Omanyte, Omastar, Kabuto, Kabutops i Aerodactyl. Te Pokémony oczywiście dostępne są na rajdach, prócz Omastara i Kabutopsa, a Omanyte i Kabuto można pokonać na rajdzie pierwszogwiazdkowym. Mamy 5 rodzajów nowych zadań podczas tego eventu. Wyklucie 3 jajek daje nam Omanyte'a. Ewolucja Kabuto i Omanyte'a daje nam Aerodactyla. Przekręcenie 2 Pokestopów, których jeszcze nie widziałeś, daje nam Onixa. Zdobądź 3 cukierki na Buddy, to jest Kabuto, i wykluj 2 jajka, jest to Rare Candy. Te zdania są dostępne właśnie podczas tego eventu. Czy one zostaną? Prawdopodobnie nie. Będą oczywiście tylko one dostępne w trakcie trwania eventu do 5 czerwca. Listę wszystkich Pokémonów Shiny dostępnych w grze macie w tej chwili na ekranie. Dodatkowo mamy kilka boksów, jednak pozwolę sobie tutaj wykorzystać moment, kiedy oczywiście jestem razem z wami i odbierzemy nagrodę za Field Research 7 dni. I w tej chwili jeszcze jest Zapdos, ale już zapowiedziano, że 1 czerwca jest zamiana. Jest mashup właśnie wśród tych Pokémonów. I za Zapdosa wchodzi Articuno. Więc dla osób, które jeszcze nie mają tego Pokémona, warto sobie wyspecjalizować oczywiście czas, by otrzymać ostatni stempel nowego tygodnia, właśnie 1 czerwca. Także zachęcam. Najlepiej od dzisiaj, będzie ciężko. Tym bardziej, że mamy tutaj 6-7 dzień. No, gdybyśmy zaczęli dzisiaj od nowa, w kolejny tydzień, tak właśnie ja to robię, to będę miał idealnie w ten sam dzień, 1 czerwca, możliwość zdobycia od razu Articuno. Ale póki co mamy Zapdosa, złapmy go. Niespecjalnie z tym ekselentem trafiłem, bo się ruszył w ostatniej chwili. Ale powinien być zypany, sądzę. Siedzi. Pięknie. Aha, jeszcze jedno. Podczas tego wydarzenia otrzymaliśmy nowe boksy w sklepie. Pierwszym z nich jest Special Box, który zawiera Incensy 3, Igbadory 3, 5 Lucky Eggów. Taki, powiedziałbym, spoko dla nowych graczy. Ja tutaj naprawdę nie widzę niczego atrakcyjnego dla siebie. Great Box.
W Gridboxie lury przydadzą się zawsze na każdy kolejny event z typu Commit Day, więc jeśli chodzi o to, warto z tego skorzystać. Incensy, inkubatory, super, Lucky Eggi. Lucky Eggi oczywiście tu są głównie po to, żeby wykorzystać ten moment kręcenia pokestopów nowych w nowym mieście. Także warto tutaj wziąć to pod uwagę. A przy okazji chodzenia przy tych pokestopach, inkubatory jak najbardziej. I ostatni Ultra Box, jak zwykle dla weteranów. Gdzie mamy premium raid passy, to jest bardzo przydatne zawsze. Jednak patrząc na to wszystko, oczywiście jest to mega opłacalny box, 15 lurów, 8 raid passów, 15 lucky eggów, super inkubatory. Każdy element tutaj jest bardzo wartościowy i przydatny. Także powiedziałbym, że dla weteranów ostatni box jak najbardziej. No i oczywiście życzę szczęścia przepania nowych shiny. A z mojej strony to była tyle, dziękuję za uwagę, zachęcam do lajkowania, do subskrypcji, byście byli na bieżąco z tym wszystkim, co się dzieje właśnie w świecie Pokémon Go i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Heja!